Witamy Państwa bardzo serdecznie. W czasie, gdy reszta kabaretu przygotowuje się do pierwszego sketchu, ja bym chciał Państwu krótko zapowiedzieć. Otóż ten sketch nazywa się Poczekalnia i w Poczekalni się odbędzie. Zapraszam na występ kabaretu Hałas. Dziękuję. Przepraszam pana bardzo. Tak, słucham. Przepraszam pana bardzo, czy to nie jest poradnia dla kobiet? Tak, to prawda. Koleś kurna, ty jesteś kobietą? Nie. Czy panie są za równością kobiet i mężczyzn? No ba, no oczywiście. Ja tu parytety wyrabiam. Następna. Gratuluję. Będzie pani matką. Ja. A, to pan ma te kastracje. Kolejnego sketchu zainspirował nas występ, znaczy sketch innego kabaretu na zeszłorocznych turkowskich elitarnych spotkaniach kabaretów oklaskiwanych w Turku. Otóż nasz sketch nie ma za wiele wspólnego z tamtym sketchem, ale chcieliśmy podziękować kabaretowi NRD-owskiej Pływaszki za inspirację. Otóż przed Państwem teraz chcielibyśmy zaprezentować sketch, a właściwie to nie będzie sketch, tylko będzie takich kilka scenek rodzajowych. Pierwszą osobą, która zaraz się przed Państwem ukaże, jest pan premier. Otóż będziemy prezentować różne osoby i sytuacje i pokazywać różne punkty widzenia na nich. Zapraszam serdecznie, pan premier. Jak widzą go kierowcy? Nie róbmy polityki, budujmy drogi. Teraz spójrzmy, jak naszego premiera widzą nauczyciele. Nie róbmy polityki, budujmy szkoły. Zobaczmy, jak naszego premiera widzą lekarze. Nie róbmy polityki. Budujmy szpitale. Zobaczmy, jak sam siebie widzi pan premier. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Kolejnymi bohaterami naszych scenek są bardzo ważni w naszym kraju piłkarze. Zobaczmy, jak widzi ich PZPN. Teraz zobaczmy, jak to wygląda w rzeczywistości. W naszej pamięci prawdopodobnie żywe są wspomnienia oraz sytuacje związane z panią ministrą sportu. Otóż dzięki niej coraz więcej ludzi w Polsce interesuje się sportem, a szczególnie trzecią ligą hokeja. Zobaczmy, jak według pani minister wygląda trzecia liga hokeja. Teraz zobaczmy, jak to wygląda w rzeczywistości. Dzięki.
Jakiś czas temu na przystanku autobusowym zaintrygowało mnie pewne zjawisko. Otóż wszyscy wiemy, że z powodu zbliżającego się Euro 2012 coraz więcej ludzi w Polsce zaczęło uprawiać sport, wychodzą z nori, zaczynają się jakoś poruszać, ale nie spodziewałem się, że to zjawisko dotrze do... Znaczy spotkam się z tym zjawiskiem również w autobusie, który jest pewnego rodzaju taką oazą spokoju, takim miejscem wytchnienia po dniu ciężkiej pracy. Otóż zaobserwowałem w autobusie pewnego rodzaju pięciołów. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Wszystko na razie wygląda spokojnie, jednak adrenalina osiąga już swoje maksimum. Słychać nadjeżdżający autobus i wszystko się zaczyna. Pierwszą dyscypliną jest bieg z przeszkodami. Gdy nasza delikwentka już wsiądzie do autobusu, przygotowuje się do kolejnej dyscypliny. Chodzi o to oczywiście o zdobycie miejsca, ale nie wolnego, to by było za proste, oczywiście zajętego. Rozpoczynamy bieg na orientację. Ten bieg jest przerwany trzecią dyscypliną, którą jest taniec z gwiazdą, Zygmuntem Gwiazdą, stałym bywalcem każdego autobusu. Po ukończeniu tego i owego kontrolujemy bieg na orientację. Po drodze odbywają się zapasy. Ale ta młodzież się nie chowano, no! Znowu przerwamy bieg, tym razem na dyscypliną nazwaną podnoszeniem ciężarnej. No i tu ogromny sukces. Ostatnie zajęte miejsce zdobyte. No i tak to u nas wygląda na północy. Mamy dla Was radę. Jesień życia zbliża się wielkimi krokami. Zacznijcie trenować już dzisiaj. Otóż główna bohaterka scenki, która się przed Państwem przed chwilą rozegrała, również rozpoczyna następny sketch, więc... A z racji tego, że tym razem reprezentuje biedę, musi się przebrać. To chwilę zajmie, dlatego zostałem tutaj wysłany, żeby Państwa chwilę zająć. Otóż kolejny sketch można nazwać PMS, czyli przedmeczowy stres. Już wszyscy są chyba gotowi, więc zapraszam serdecznie. Przedmeczowy stres. Aby stwierdzić wiarygodność dzwoniącego klienta, proszę o potwierdzenie nienawiści do policji. Kto nie skacze, ten z policji? Hej, hej, hej! Weryfikacja przebiegła pomyślnie. Proszę czekać na połączenie ze sprzedawcą. Kiboluk, słucham. Tu Jolka, bardzo mi miło. Ale zaraz, momencik, bo chyba zaszło drobne nieporozumienie. Kibolux to jest nazwa firmy, nazwa hurtowni. No dobrze, ale skoro pani już dzwoni, to słucham pani. Chciałbym tylko zaznaczyć, że ze względu na zbliżające się Euro 2012 obsługujemy tylko i wyłącznie stałych klientów. No ale ja jestem żoną Miśka. A jakiego znowu Miśka? Kolar Gola! Kosa Północy! Gwałciciel z Pomorza! Kombajn na Lechie, mówi to panu coś? Och, nie poznałem szanownej pani, przecież to pani Jolanta zwana bursztynowym tipsem. Przepraszam pani, nie poznałem po głosie, nasza hurtownia jest do pani pełnej dyspozycji. No, to ja bym chciała coś na ten meczek, co nie? Dla mnie i dla mojego synka Lecha, bo Lech jak Lech Poznań, co nie? Mój mężczyzn to wymyślił nam zabawny, nie? Tak, to prawda. Droga pani, mogę pani zaproponować nasz najnowszy produkt pod tytułem Mały Kibolek, polecany przez Instytut Matki i Dziecka. Zawiera sześciopak mleka, mały plastikowy nożyk, plastikowy bejsbolek, dresik w dowolnie przez panią wybranej barwie klubowej i naszą zupełną nowość, sztuczne ognie w kształcie rac. No to super, co nie? No to ja jej poproszę, nie? Ale to dwa razy, bo cię na tym kaniuśki, nie? No, a ja tak sobie myślałam, że ja bym też coś chciała na tym meczek, co nie? Ja tak sobie pomyślałam, że ten, ten pierścionek na wszystkie palce, no tylko żeby był różowy, co nie? Kastet! No dobrze cię mówię, kastet, nie? Oczywiście mamy pełen wybór kolorów kastetów, ale dla takiej damy jak pani polecałbym różowy z cyrkonią. No to super, to będzie mi pasował do szpilek, co nie? O, a propos szpilek, mam dla pani propozycję. Otóż ostre szpile działają nokautująco na wszystkich przeciwników w zasięgu dosłownie i w przenośni. Czy rozumie pani, co mam na myśli? Nie, ale to nic nie szkodzi, co nie? No, to ja jej coś poproszę. No to ten, tam. Buziaczki, całuski, papa.
Tak. Do widzenia. No, do widzenia. Przesyłka będzie za 3 dni. Do usłyszenia. Aby stwierdzić wiarygodność dzwoniącego klienta, proszę o zaśpiewanie hymnu Arki Gdynia. Weryfikacja przebiegła pomyślnie. Proszę czekać na połączenie ze sprzedawcą. Kimo lub słucham? Wysiadła z tym! Ale moment! Halo, halo, halo! Halo! Troszeczkę kultury, tak? Ta rozmowa jest nagrywana, a na sali na pewno siedzą dzieci. Troszeczkę kultury. Uszanowanie! No już troszeczkę lepiej. Słucham pana. No cóż, wydaje mi się, że w obecnej sytuacji nie obejdzie się bez tłumacza. Panie Leopoldzie, panie Rolku, bardzo proszę. Zapraszam. Szanowny kliencie, proszę powtórzyć. Pan Kibol przedstawił się jako gwałciciel z północy. O, bardzo mi miło, słucham pana. No, pan Kibol zreferował, że na mecz potrzebują, lub jak to też on określił, potrzebują 20 metrów łańcucha tulejowego, 35 kastetów w rozmiarze XXL podwójnie wzmacnianych oraz 150 rac oraz kredki. Zapytał również uprzejmie, czy nadarza. Otóż zapewniam, że nadarzam w 100% 20 metrów łańcucha tulejowego, 35 kastetów w rozmiarze XXL podwójnie wzmacnianych, 150 rac. Ale po co panu kredki? A więc pan Kibol zaśpiewał. Szanuj kumpla swego, jak siebie samego, klubu nie zdradzamy, bo my dobrze gramy, hej. Poprosił również o 10 baseballów. O, tutaj chciałbym zaproponować naszą najnowszą promocję. Otóż przy zamówieniu 5 świetnie łamiących kości rurek teleskopowych, baseballe dostanie pan kompletnie gratis w promocji. Pan Kibol, jak i jego koledzy, niezmiernie cieszą się z tego faktu i nie mogą się doczekać. Ja również. Przesyłka będzie za 3 dni. Proszę pozdrowić małżonkę. Do usłyszenia. Pan Kibol pożegnał się. Tak. Całe życie z debilami. Nosa, nosa, a stygu, stygu, ma, a odchodząc od tematu sportu, chcieliśmy państwu zaprezentować naszą piosenkę na temat Euro 2012. Zapraszam serdecznie. Thank you.